Kamil Kaptur, kustosz działu archeologii Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Witamy. Dzień dobry. Krzemionki kojarzą się przede wszystkim z epoką kamienia i wydobywanym tutaj w tamtej epoce krzemieniem pasiastym. Czy działo się tu coś istotnego w innych okresach dziejów? Działo się. Działo się. Co prawda tych informacji nie mamy zbyt wiele, ale jednak są i wiemy, że z obszaru dzisiejszego rezerwatu i najbliższych okolic rejestrujemy ślady jakby działalności czy też bytności grup ludzkich zarówno na długo przed pojawieniem się tego miejscowego górnictwa krzemienia pasiastego, jak i z okresów, w którym to górnictwo no już było odległym, że tak powiem, wspomnieniem. I taki najwcześniejszy ślad tej działalności ludzkiej z obszaru Krzemionek, czy najbliższej okolicy Krzemionek, związany jest ze starszą epoką kamienia. W latach 50. na granicy rezerwatu krzemionkowskiego w kamieniołomie Lipnik odkryto szczątki słoni leśnych, z którym towarzyszyły narzędzia krzemienne datowane na środkowy paleolit, więc mówimy tutaj o datowaniu rzędu kilkudziesięciu, nawet tysięcy lat. Natomiast z tego okresu bezpośrednio poprzedzającego funkcjonowanie kopalń w Krzemionkach są ślady z 5. tysiąclecia przed Chrystusem, obytności na tym terenie grup ludzkich związanych z takimi kulturami cyklu wstęgowego, czyli tych kultur wczesno-neolitycznych. No, późniejsza historia oczywiście już jest powszechnie znana, że pomiędzy 4. a 2. tysiącleciem przed Chrystusem, czyli w tym neolicie rozwiniętym i we wczesnej epoce brązu, tutaj intensywnie eksploatowano te złoża krzemienia pasiastego, powstawały kopalnie eksploatowane przez kultury, ludność kultur Pucharów Lejkowatych, Amfor Kulistych i Mierzanowickiej. Natomiast już po zakończeniu tej działalności górniczej tutaj na tym terenie są pojedyncze ślady prawdopodobnie takiego epizodycznego penetrowania tego terenu przez przedstawicieli kultur epoki brązu trzcinieckiej i łużyckiej. Natomiast co ciekawe, najwięcej śladów związanych z działalnością człowieka poza neolitem, oczywiście tutaj z obszaru Krzemionek, pochodzi z epoki żelaza, a konkretnie z okresu wpływów rzymskich. A co konkretnie znaleziono w tym czasie? To są głównie znaleziska luźne, przypadkowe i pierwsze takie informacje pochodzą już z okresu międzywojennego. Wiemy o nich dzięki Stefanowi Krukowskiemu, zasłużonemu badaczowi Krzemionek, który wspomina o tym, że właśnie jeszcze przed II wojną światową w pobliżu pola górniczego w Krzemionkach znaleziono naczynie gliniane, które sam Krukowski określił jako pochodzące z czasów wschodnio-łysogórskiego ludu barbarzyńskiego, czyli dzisiejszym językiem mówiąc, no, najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z naczyniem kultury przeworskiej właśnie z okresu wpływów rzymskich. Ten sam Krukowski wspomina o znaleziskach żużla, który mógłby wskazywać na prowadzoną tutaj działalność metalurgiczną. Wspomina również o znalezisku żelaznego oszczepu, grotu żelaznego oszczepu, no ale to jest akurat zabytek, który zaginął. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie rozstrzygnąć, czy to jest oszczep z okresu wpływów rzymskich, czy może jakiś późniejszy, na przykład średniowieczny. Natomiast kolejne znaleziska, już powojenne z lat 50., no tutaj jakby nie pozostawiają wątpliwości, jeżeli chodzi o datowanie, chronologię, dlatego że z terenu Krzemionek znane są znaleziska dwóch monet rzymskich. To są późno rzymskie monety brązowe, tak zwane follisy cesarzy Maksymina Herkulesa i Konstantyna Wielkiego z pierwszej połowy IV wieku po Chrystusie. Też no, niewiele można powiedzieć na ten temat. Czy były to jakieś pojedyncze zguby, czy być może był to odprysk jakiegoś większego zespołu monet, który być może gdzieś tutaj jeszcze jest na tym terenie, czeka na odkrycie. Natomiast jeżeli chodzi o odkrycia, to chyba najciekawszy, jeżeli chodzi o ten okres, to również lata 50., również w południowej części rezerwatu krzemionkowskiego przy takich bezodpływowych zagłębieniach, przy jednym z nich odkryto duże ilości żużla żelaznego i jak też zaobserwowano, to na powierzchni terenu wokół tego żużla wystąpiły takie ciemne plamy zawierające drobiny węgla drzewnego. I kilka lat później, pod koniec lat 50. Tadeusz Żurowski, również badacz Krzemionek, badał to miejsce wykopaliskowo. No i okazało się, że mamy tutaj do czynienia z piecowiskiem z okresu wpływów rzymskich, najprawdopodobniej z okresu wpływów rzymskich, niewielkim, nieuporządkowanym
uporządkowanym piecowiskiem, które liczyło sobie 3 piece. Te wspomniane wcześniej ciemne plamy z węgielkami to najprawdopodobniej były ślady mielerzy, czyli tych obiektów, w których produkowano węgiel drzewny jako paliwo do pieców. Przy tym piecowisku odkryto też palenisko, które interpretowane jest jako palenisko do prażenia rudy. Więc no, mamy z całą pewnością tutaj ślad działalności metalurgicznej na terenie Krzemionek. Mi się wydaje, że to jest nie jedyny ślad i kolejne czekają na odkrycia, bo te lasy na północ od Kamiennej, te lasy otaczające Krzemionki kryją jeszcze niejedną tajemnicę, jeżeli chodzi o okres wpływów rzymskich. Panie Kamilu, śladów mnóstwo z tego, co pan mówi, no ale te monety rzymskie rozpalił pan wyobraźnię. Niestety brązowe. Myśli pan, że gdzieś tu jest skarb zakopany? Niewykluczone. Ten jest ogromny, ciężki do badań, no bo to jest też, trzeba pamiętać, że to jest no, zwarta pokrywa leśna tutaj, jak te wszystkie tereny na północ od Kamiennej. Nie da się prowadzić badań powierzchniowych, jest mało pól uprawnych. No, musimy liczyć tylko na takie znaleziska przypadkowe, luźne, a tych z roku na rok jest coraz więcej. Kamil Kaptur wie chyba wszystko o tym miejscu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.